Dzisiaj na obiadek mamy placuszki z jabłuszkami. Mój przepis jest taki, że dodaję mąkę, siadłe mleko, tylko akurat nie mogłam dostać nigdzie siadłego mleka, więc dodałam maślanki, szczypta soli, odrobinę cukru i utarte jabłuszka i to tyle. Dobra, zabieramy się za sprzątaniem, bo noc mi zastanie z tymi kosmetykami. Już opróżniłam szafkę, umyłam ją, przemyłam. Tutaj mam opaski do włosów, tutaj mam jeszcze jakąś tarkę do pięt. To tutaj zostaje. Poukładam sobie kartoniki. W ten sposób i lecimy po kolei. Tutaj mam tonik Sensum Mare. Kocham i uwielbiam. To tutaj będę stawiała takie większe rzeczy. Właśnie toniki, kremy. Tu mam krem matujący. Bardzo też go lubię, ten kremik. Tutaj mam jakieś produkty takie, wiecie, oczyszczające, mleczko do nie mleczko, tylko olejek do demakijażu. To w sumie też mogę tutaj poustawiać na razie. Toniki Mario Badescu. Kocham i uwielbiam. Tu mam tonik, koktajl micelarny do demakijażu Yumi. A tutaj mam mój ukochany tonik z Ren Skincare. Więc tutaj toniki, tutaj mam również olejek do oczyszczania z Red Blocker, więc to idzie tu. Tutaj mam tonik z Sephory do toników. Tutaj również mam taki tonik, też go bardzo lubię, bardzo dobrze oczyszcza, więc to idzie tu. Tu mam też jakąś tonizującą mgiełkę do twarzy, do cery pięknej, choć mieszanej. A tu mam oczyszczający żel do mycia twarzy, więc mgiełka tu, a żel do mycia twarzy tu. Maseczka do twarzy. Myślę, że maseczki będę układać tu z tyłu. Tu mam jeszcze takie dwie maseczki. Więc to też do maseczek. Tu mam masełko do demakijażu. To też w sumie tutaj. Tutaj mam z Fenty Beauty też żel do mycia twarzy. To tu. Olejek. Kolejny olejek. Tutaj. Tu mam produkt do dezynfekcji rąk. W sumie ja go stąd wezmę, bo on tutaj nie ma miejsca. Co my tutaj dalej mamy? Kremowa emulsja do mycia twarzy. To też tutaj. Kategoria mycie twarzy. Peeling enzymatyczny. To do maseczek położę. Tutaj też mam jakąś maseczkę z detoksykującą, zieloną. Z zieloną glinką. Łagodny peeling a la Natura Beauty. To też tutaj. Tutaj mam jeszcze właśnie takie mniejsze opakowanie toniku Mario Badescu. A tu rozświetlający olejek do ciała z olejem konopnym. W sumie mogę to też tutaj dać. Kategoria większa. Serum z Bielendy. To też tutaj. Się tutaj przewraca. A to? Co to jest? Krem korygujący zaczerwienienia na dzień SPF 20. To też idzie tutaj, bo to jest dosyć wysokie. Pianka do mycia twarzy. Tutaj. Tutaj co mamy? Maseczka matująca do maseczek. Tu mam takie punktowe serum na wypryski.
To tutaj też dam. Też bardzo lubię to serum. To punktowe. Hello Body. Peeling do twarzy. A tu mam krem matujący. To też tutaj. Tutaj mamy oczyszczający żel do mycia twarzy. A tu lekki krem a la Natura Beauty. Już wszystko przejrzałam, czy wszystko ma daty ważności. Wszystko jest ok, więc teraz tylko po prostu układam. Only Bio mikrozłuszczający krem na noc. Serum z natką 3 w 1. I Eveline zapas tego serum i baza w jednym. Bardzo fajne jest to serum. Tu jeszcze mam jakiś koreański produkt do mycia twarzy. Only Bio adaptogenne serum rozświetlające. Rituals. Całonocna maseczka do rąk. To też dam tu do maseczek. Tutaj coś jeszcze mam. Intensywne serum liftingujące zmarszczki. O, to też jest fajne. I krem z Glam Glow do twarzy. A, jeszcze tu coś mam. Tutaj też jest krem korygujący z kwasami AHA i PHA. To też tutaj. Tutaj. Tu będą kremy. Dobra, idę po kolejny karton. Krem na dzień zwalczający niedoskonałości. Tu będę ustawiać kremy. Tutaj też mam krem, to Wam już pokazywałam właśnie, jak robiłam segregację. Serum. Tutaj mam kosmik, serum i żel pod oczy. Bielenda. Dobra, to później. Serum naprawcze. W sumie te Wam już rzeczy pokazywałam, to tylko je szybko poustawiam i pokażę Wam, jak to będzie finalnie wyglądało. Kolejna szuflada. Tutaj mam maski w płacie. Jak skończę, wszystko to Wam pokażę, tak wiecie, z bliska. Tutaj mam plasterki na nos i jakieś tam płatki pod oczy. Takie mniejsze maseczki. Jeszcze tutaj dołożę te wszystkie produkty, które mi zostały. Tutaj mam jeszcze tonik. Tutaj mam też jeszcze tonik, ale on tu się nie mieści. Tak na styk. Chociaż może. A, zmieści się na stojąco, więc to postawię. Kuracja do rąk. To są te najświeższe moje łupy. Maseczka z Glam Glow. Tu mam jeszcze tonik. Tu będzie taki miszmasz. Kremowy olejek do mycia twarzy. I pianka micelarna. Tonik dwa razy, razy dwa. Tutaj mam z Mexmo mieszankę olejów do demakijażu. Właśnie sobie ostatnio, jakiś czas temu kupiłam. Dwa oleje do olejowania. Tutaj mam maseczkę. Klinka żółta. Maseczka do twarzy z algami morskimi. Jakaś taka maseczka.
płyn micelarny z Douglasa, ale ja go nie będę używać, więc go oddaję. Tutaj mam peeling enzymatyczny. Taką maseczkę już miałam wcześniej, więc też ją odkładam. Tutaj mam jakiś żel taki oczyszczający do mycia twarzy. I tutaj mam żel do mycia twarzy. I tu już takie maluszki. Co to jest? Maska całonocna. Maseczka Oskia, a tu krem do demakijażu. I tutaj też jest maseczka. Dobra, na razie to tyle. Dobra, zaczynamy tutaj. Tutaj tak to wygląda. Toniki, żele oczyszczające, jakieś tutaj większe takie kremy, maseczki. Tutaj mam kremy. Kremy sera. Tutaj też jeszcze postawiłam kremy, jakieś takie mniejsze maluszki. Tutaj opaski. Tutaj mam trzy produkty takie, o takie wiecie, CC, takie ładnie rozświetlające. Tam z tyłu mam płatki peelingujące i tutaj jest zestaw krem plus serum. Więc ta szuflada tak się prezentuje. Kolejna szuflada. Tutaj nawet mi jeszcze miejsce zostało, ale spokojnie to się uzupełni. Tu wszystkie takie jakieś, już Wam w sumie mówiłam, co tu jest. Tutaj miałam Wam pokazać, jest maska Glam Glow. Tutaj mamy maseczki do ust, plasterki na nos. Tutaj mamy takie też na usta i płateczki pod oczy. Różne, różniste. Tu jest jeszcze jedna taka maseczka z Sinsai. Tu z tyłu mam gąbeczki, tu jeszcze z tyłu, zaraz Wam pokażę. Tu mam maseczki takie jednominutowe z Sofory i takie też chusteczki peelingujące, to też używam i to mi się przydaje. Zwłaszcza jak robię makijaże, to wiecie, tak szybko, żeby nawilżyć skórę, jednominutowa maseczka to geniusz, naprawdę polecam każdemu. No i tutaj gąbeczki, ale to jeszcze nie wszystkie, bo mam dużo w praniu. Maseczki, no i oczywiście moje królestwo masek w płacie. Zobaczcie, ile tego jest tutaj. Tu jeszcze z tyłu, tutaj maseczka. Tutaj maseczka, tutaj nie, to są skarpetki złuszczające. Tutaj te maseczki takie na okolice oczu, dwa opakowania. Więc tak to wygląda. Teraz tak, te rzeczy już zrobimy w osobnym odcinku, ponieważ ja tutaj mam taki syf w tych moich kosmetykach, że muszę to posegregować i też dać coś na rozdanie, na sprzedaż, bo ja nie jestem w stanie tego zużyć. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj to już w ogóle jest rozpierdziel. Tutaj mam same podkłady, mgiełki, spray utrwalające, rzęsy sztuczne, bazy pod makijaż, tusze do rzęs. Tam jeszcze pod spodem jest kolejny kartonik z pudrami, ale tu jeszcze jest jedna szuflada z paletami. Tu już w ogóle jest tak nawalone, że już przestałam używać systemu i nie układam tych palet, tylko kładę tak, wiecie, jedną na drugą. Więc to już zrobimy sobie w osobnym odcinku, bo naprawdę zastanie mnie noc, jak tak dalej pójdzie. Więc na razie tylko, o widzicie, nawet się nie domyka szafka, szuflada. Więc dzisiaj tylko robiliśmy pielęgnację, to posegreguję, co jest zapasem, co jest do testów, czego jeszcze nigdy nie używałam, a tutaj mam produkty, które na pewno jestem pewna, że chcę sprzedać. Oczywiście ich będzie więcej, na pewno będzie też dużo paletek, jeżeli będę w stanie się z którąkolwiek rozstać, no ale muszę to przeboleć, jakoś zrobić te porządki. I tak, na razie mam tutaj peeling kwasowy, jakąś mgiełkę nawilżającą, żel myjący, szczoteczka soniczna i inne jakieś tutaj bajery, gadżety. Ale to tak jak mówię, to na bieżąco założę sobie
Winted i będę dodawać kosmetyki. Więc na razie tak to wygląda. Oczywiście nie byłabym sobą, jakbym nie kupiła w Biedronce kolejnych kwiatów, ale to w sumie dzięki Iwonce, bo dała mi cynk, że są super ekstra nowe kwiatuszki, więc od razu poleciałam i faktycznie były. Faktycznie były. Tu mam pierwszego kwiatka, to jest Monstera Peru. Już mam co prawda takiego kwiatuszka, no ale no zobaczcie, jak mam się temu nie oprzeć. Wygląda tak trochę jak skóra krokodyla. Bardzo ładny kwiatuszek. O, tutaj ma listka, którego trzeba wyrzucić. Ale tutaj już wypuszcza nowe, więc myślę, że będzie dobrze. Tutaj mam dwa takie same kwiatuszki, które planuję posadzić w jednej większej doniczce. Mianowicie jest to kwiatek Scindapsus Treubi Dark Form. One faktycznie mają bardzo, bardzo ciemne liście, wręcz aż takie czarne. Tutaj widzę, że rosną mi tutaj małe listeczki. O, tutaj też wypuszcza, więc też mam nadzieję, że mi się przyjmie i będzie się ładnie sprawował. Bardzo ładne te kwiatuszki, takie w ogóle mają mięsiste listeczki. Więc to. I ostatni kwiatuszek, który jest dla mnie zupełną nowością, bo jeszcze takiej odmiany Monstery nigdy nie miałam. Tak wygląda. Jest przepiękna. Przepiękna i też niestety była tylko jedna, bo na pewno bym wzięła dwie sadzonki. Jest to Monstera Siltepacana. Tak mi się wydaje, że się to tak wymawia. Tutaj jest też napisane, jak ją podlewać, coś tam. No przepiękna. Przepiękna, tutaj muszę włożyć jakieś, wiecie, jakiś palik, żeby mi rosła ku górze, ale no nie mogłam się oprzeć żadnemu z kwiatuszków, więc kupiłam 4. Więc Iwonko, dziękuję, że dałaś mi cynk o nowych kwiatuszkach. Tutaj jeszcze tego listeczka też oderwę, bo on już jest niefajny. O, tu jeszcze jest jeden. No i tak dalej pójdzie, to wszystkie mi zgubi. Ale no takie to trzeba urywać. Dobra, ja się już z Wami pożegnam, bo sprzątanie mnie wykończyło. Teraz pewnie będę musiała z tydzień albo z dwa odczekać, aż mi się zachce robić porządków w kosmetykach kolorowych, bo wiecie, mi to się szybko wszystko nudzi, więc muszę trochę odsapnąć. Ale mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Zostawcie kciuka do góry, zostawcie suba. Pamiętajcie, że na kolejne 1000 subów, czyli na 4000, będzie na pewno super ekstra fajne rozdanie, więc zachęcam do subskrypcji, do uderzenia w dzwon. My widzimy się już całkiem niedługo w kolejnym fascynującym wideo i do zobaczenia. Cześć!